Książka w pobliżu wąskiej bramy adresowana jest specjalnie dla tych, którzy są nienawróceni lub mają wątpliwości co do swojego nawrócenia. W tej książce pastor Charles Spurgeon prezentuje Ewangelię Jezusa Chrystusa w przystępny sposób. Czytając rozdziały tej książki, winno się robić to, o czym poucza apostoł Paweł. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Drugi list do Koryntian, rozdział 13, werset 5. W pobliżu wąskiej bramy. Charles Haddon Spurgeon. Część pierwsza. Przebudzenie. Większość ludzi zupełnie nie jest zainteresowana wiecznymi rzeczami. Bardziej dbają oni o swoje koty i psy niż o swoje dusze. Jest wielką łaską, by móc myśleć o sobie oraz o tym, jak stoimy w stosunku do Boga i do wiecznego świata. Bardzo często jest to oznaką, że zbawienie nadchodzi do nas. Z natury nie lubimy niepokoju, jaki wywoływany jest przez duchowe troski i próbujemy, jak próżniacy, ponownie zasnąć. Jest to wielkie głupstwo, bo bagatelizujemy niebezpieczeństwo, kiedy śmierć jest tak bliska, a sąd tak pewny. Jeśli Pan wybrał nas do żywota wiecznego, to nie pozwoli On powrócić nam ponownie do naszej drzemki. Jeśli jesteśmy rozsądni, powinniśmy modlić się, żeby niepokój o nasze dusze nigdy się nie skończył, dopóki nie zostaniemy naprawdę i prawdziwie zbawieni. Powiedzmy z naszych serc: Ten, który cierpiał w miejscu mym, moim lekarzem będzie. Nie będę pocieszony, dopóki Jezus nie pocieszy mnie. Byłoby okropną rzeczą, by pójść do piekła śpiąc i tam podnieść swoje oczy ku wielkiej przepaści umieszczonej pomiędzy nami a niebem. Równie straszne byłoby być obudzonym, aby uciekać od nadchodzącego gniewu, a następnie strząść to ostrzeżenie i powrócić do swojej nierozumności. Zauważyłem, że ci, którzy pokonali swoje przekonania i nadal trwają w swoich grzechach, nie są już łatwo poruszeni za drugim razem. Każde przebudzenie, które jest odrzucone, czyni duszę bardziej ospałą niż wcześniej i mniej chętną do bycia poruszoną do świętego życia. Dlatego nasze serce powinno być wielce zaniepokojone na myśl pozbycia się problemu w jakikolwiek sposób inny od właściwego. Ktoś wyleczył swoją podagrę jakimś szarlatańskim lekiem, ale przez niego umarł. Bycie wyleczonym ze strapionego umysłu fałszywą nadzieją byłoby okropnym interesem. Wyleczenie byłoby gorsze niż choroba. Byłoby o wiele lepiej, gdyby czułość naszego sumienia spowodowała długie lata udręk, aniżeli utracenie go i zginięcie w zatwardziałości serca. Jednakże przebudzenie nie jest rzeczą, na której można spocząć lub pragnąć, by przedłużała się miesiące za miesiącami. Kiedy jestem przerażony, widząc swój dom w płomieniach,
Nie siedzą sobie na łóżku i nie mówią sobie: mam nadzieję, że jestem prawdziwie przebudzony. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny za to, że już nie śpię. Nie, ja chcę uciec z zagrażającej mi śmierci. I dlatego spieszę się do drzwi lub okna, bym mógł uciec. I bym mógł nie zginąć w miejscu, w którym się znajduję. Wątpliwą łaską byłoby zostać przebudzonym i nie uciec od niebezpieczeństwa. Pamiętaj, przebudzenie nie jest zbawieniem. Człowiek może wiedzieć, że jest zgubiony, ale może również nigdy nie być zbawiony. Może stać się zatroskany, ale i tak może umrzeć w swoich grzechach. Jeśli okaże się, że jest bankrutem, to rozważenie twoich długów nie zapłaci za nie. Człowiek może badać swoje rany przez cały rok, ale nie zagoją się one tylko dlatego, że ranny czuje ich pieczenie i zna ich liczbę. Jedną ze sztuczek diabła jest kuszenie, by być zadowolonym z poczucia grzechu, a inną sztuczką tego samego zwodziciela jest sugerowanie, że grzesznik nie może prawdziwie zaufać Chrystusowi, jeżeli nie może dodać pewnego stopnia rozpaczy do dokonanego dzieła Zbawiciela. Nasze przebudzenia nie mają pomóc Zbawicielowi, ale mają pomóc nam przyjść do Zbawiciela. Przypuszczanie, że moje poczucie grzechu musi towarzyszyć usunięciu mojego grzechu, jest absurdalne. To tak jakby powiedzieć, że nie mogę umyć swojej twarzy, jeżeli wcześniej wystarczająco długo nie patrzyłem w lustro i nie policzyłem brudnych plamek na swoim czole. Poczucie potrzeby zbawienia przez łaskę jest bardzo zdrową oznaką, ale trzeba mądrości, aby użyć ją właściwie i nie uczynić z niej bożka. Część druga. Tylko Jezus. Nie da się zbyt często lub zbyt jasno powiedzieć poszukującej duszy, że jej jedyna nadzieja na zbawienie leży w Panu Jezusie Chrystusie. Leży w Nim całkowicie, tylko i wyłącznie. Jezus jest całkowicie wystarczający, aby zbawić zarówno od winy, jak i z mocy grzechu. Nazywa się On Jezus, ponieważ On zbawi lud swój od grzechów jego. Ewangelia Mateusza 1:21 i 9:6. Jest On wywyższony na wysokościach, aby dać upamiętanie się i odpuszczenie grzechów. Dzieje 5:31. Upodobało się przedwiecznemu Bogu wynaleźć metodę zbawienia, która jest całkowicie zawarta w Jego jednorodzonym Synu. Aby dokonać tego zbawienia, Pan Jezus stał się człowiekiem i okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Filipian 2:7-8. Jeśli inna droga wyswobodzenia byłaby możliwa, kielich goryczy zostałby od niego oddalony. Jest zrozumiałe, że ulubieniec nieba nie musiałby umrzeć, aby nas zbawić, jeśli moglibyśmy być zbawieni mniejszym kosztem. Nieskończona łaska dostarczyła wielką ofiarę. Nieskończona miłość była posłuszna aż do śmierci z naszego powodu. Jakże możemy przypuszczać, że jest inny sposób niż ten, który został zapewniony przez Boga takim kosztem i wyłożony w Piśmie Świętym tak prosto i tak nagląco? Poza wszelką wątpliwością jest to,
że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Przypuszczanie, że Pan Jezus zbawił ludzi tylko połowicznie i że potrzeba jeszcze coś zrobić lub odczuć, aby dokończyć Jego dzieło, jest rzeczą nikczemną. Czy jest w nas coś, co mogłoby być dodane do Jego krwi i prawości? Wszystkie nasze dobre czyny są jak szata splugawiona. Izajasza 64:6. Czy nasze uczynki mogą być położone na kosztowny materiał Jego boskiej prawości? Szmaty i delikatne białe płótno, nasze śmiecie i Jego czyste złoto. Myślenie w ten sposób jest obrazą Zbawiciela. Nagrzeszyliśmy już wystarczająco, oszczędźmy więc sobie dodatkowego przewinienia. Nawet jeśli mielibyśmy jakąkolwiek prawość, w której moglibyśmy się chlubić, jeśli nasze listki figowe byłyby szersze niż zwykle i nie byłyby całkowicie zwiędłe, to i tak mądrze byłoby odrzucić je i zaakceptować tę prawość, która musi się o wiele bardziej podobać Bogu niż cokolwiek pochodzącego od nas. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Rzymian 3:12. Ja, który piszę te słowa, z wielką chęcią przyznałbym, że nie mam nawet nitki własnego dobra. Jestem całkowicie ogołocony z własnego dobra. Ale jeśli miałbym najlepszy garnitur dobrych uczynków, jaki można sobie wyobrazić, to podarłbym go, abym mógł założyć nic innego jak tylko szaty Zbawiciela, które są ofiarowane przez Pana Jezusa z niebiańskiej garderoby Jego własnych zasług. Najbardziej wychwala naszego Pana Jezusa Chrystusa to, że ufamy wyłącznie Jemu, by dał nam jakąkolwiek dobrą rzecz. Oznacza to, że mamy traktować Go tak, jak On na to zasługuje. Tak, jak należy się Bogu, a poza Nim nie ma nikogo innego. Musimy patrzeć na Niego, abyśmy byli zbawieni. Oznacza to, że mamy traktować Go w taki sposób, w jaki On uwielbia być traktowany, bo On zaprasza wszystkich, którzy są strudzeni i obciążeni, aby do Niego przyszli, a On da im odpocznienie. Przypuszczanie, że nie może On zbawić w zupełności, oznacza ograniczać świętego Izraela i kłaść zmazę na jego moc lub oczerniać kochającego przyjaciela grzeszników poprzez poddawanie w wątpliwość jego miłość. W obu przypadkach popełniamy okrutny i bezsensowny grzech przeciwko najczulszym punktom jego honoru, którymi są jego zdolność i chęć do zbawienia wszystkich, którzy przychodzą do Boga przez niego. Dziecko, które znajduje się w niebezpieczeństwie ognia, po prostu przylega do strażaka i ufa wyłącznie jemu. Nie zadaje ono pytań, czy jego ręce są w stanie je ponieść, albo czy jego serce jest wystarczająco gorliwe, by chciało je uratować. Ono po prostu przylega do niego. Żar jest okropny, dym jest oślepiający, ale ono przylega, a jego oswobodziciel szybko niesie je do bezpiecznego miejsca. Z taką samą dziecięcą pewnością przylgnij do Jezusa, który może wynieść cię z niebezpieczeństwa płomieni grzechu.